Dzień dobry Państwu. Dzisiaj sobie porozwiązujemy trochę zadania z ruchu kulistego, a tak naprawdę z kinematyki ruchu kulistego, bo to właśnie to najczęściej się pojawia na zadaniach, gdzieś na kolokwiach. No i co? Może najpierw trzeba by powiedzieć, czym jest ruch kulisty. Otóż ja może pokażę. Ruch kulisty to jest ruch ciała, tak, którego jeden punkt został unieruchomiony, tak? I my możemy tym ciałem sobie dowolnie obracać dookoła tego jednego punktu, tak? My tylko unieruchomiliśmy, jakby uniemożliwiliśmy ruch translacyjny tego punktu, ale pozostawiamy możliwość obracania się tego ciała dookoła, tak jak w tym punkcie, tak? Czyli on może się swobodnie obracać dookoła tego punktu i tak jakbyśmy mieli tutaj przegłup, tak? I to się może swobodnie obracać, tak? Ale nie może się poruszać do góry, do dołu, czy gdzieś do przodu, do tyłu, tak? I ten unieruchomiony punkt nazywa się środkiem ruchu kulistego, tak? No bo jak teraz sobie zaznaczycie jakiś punkt na tym ciele, to zobaczycie, że on będzie się poruszał, tak? Po sferze, tak? Kuli, po płaszczyźnie, tak? Takiej, no, kulistej. No i właśnie, nierozłącznie, słuchajcie, z ruchem kulistym są związane tak zwane kąty Eulera. I one tak naprawdę mocno w zadaniach nie są jakoś tam potrzebne do rozwiązywania tych podstawowych zadań, ale warto je znać, żeby wiedzieć, gdzie który kąt jest, słuchajcie. I teraz może ja tak powiem, że wyobraźcie sobie, że mamy taki układ współrzędny, tak? X, Y, Z, który jest nierozłącznie związany na przykład z naszą, nie wiem, ławką, tak? I mamy drugi układ współrzędny, tak? Tutaj są literki greckie, one są oznaczane takimi literkami greckimi. Tutaj są nazwy tych literek, jak je wymawiać, tak? To jest literka XI, tak? Czyli to jest oś O, XI, tak? Oś O, eta, tak? I oś O, zeta, tak? I to załóżmy, ten czerwony układ współrzędny, to jest układ związany z naszym ciałem, tak? Który na przykład się porusza ruchem kulistym. A punkt O, tak? To jest ten nasz środek ruchu kulistego, ten unieruchomiony punkt. I teraz mamy trzy kąty Eulera, tak? Kąt precesji, kąt nutacji i kąt obrotu własnego. I teraz, gdzie te poszczególne kąty się znajdują? Otóż słuchajcie, mamy taki układ, ja tu będę miał w palcach, załóżmy, tak jak tutaj mam pokazane, to jest ten nasz układ związany z tym naszym ciałem, czyli ten układ XI, tak? Eta i Zeta. I teraz, słuchajcie, zobaczcie, że pierwszy kąt, kąt precesji, słuchajcie, to jest kąt, jaki zakreśla nam ten nasz układ, ten czerwony, tak? Kiedy byśmy zrobili, muszę to jakoś złapać, kiedy tak, to jest nasza oś X, załóżmy, ten czerwony mazak to jest oś X i teraz, a czarny mazak to jest oś O, XI, tak? I teraz robimy obrót, tak? W tej samej płaszczyźnie, te dwa wektory leżą w tej samej płaszczyźnie i robimy tylko obrót. I ten kąt, jaki zostaje pomiędzy tą osią O, X, tak? A O, XI, to jest ten kąt precesji, zobaczcie, tak? Czyli dokonuję obrotu, tak? I ten kąt zakreślony to jest kąt pomiędzy, tak? Tu na razie tak narysowałem, bo zaraz do czegoś jeszcze dojdziemy, bo jak dojdą inne kąty, to nie tyle to będzie kąt pomiędzy osią OX a osią OXI, tak? A rzutem jakby tej osi, tak? Na płaszczyznę tą OYX. Ale no to teraz zobaczcie, to jest ten pierwszy taki przypadek, czyli mamy ten układ podstawowy czerwony i tylko go sobie obracamy, tak? W płaszczyźnie, czyli osie O, XI i O, eta zostają na płaszczyźnie, tak? Tylko je sobie obróciliśmy. I ten kąt tego obrotu nazywamy kątem precesji, tak? I teraz idziemy sobie dalej, słuchajcie, że mamy ten już nasz obrócony lekko układ współrzędny, ten czerwony. I teraz dokładamy jeszcze tak zwany kąt nutacji, czyli ten zielony mazaczek to jest ta nasza oś O, zeta, tak? I odchylamy tą oś od tej osi podstawowej OZ, tak? O jakiś kąt. Czyli mamy tak,
przekręciliśmy i teraz odchylamy jeszcze, znaczy inaczej, przekręciliśmy i odchylamy, tak? Przy czym pozostawiamy jeszcze, pozostawiamy na płaszczyźnie tej, która tutaj była, zobaczcie, jest przekręcony i pozostawiamy na tej płaszczyźnie ten, tą oś o xi, tak? Ona jeszcze leży na tej podstawowej płaszczyźnie, która była. Czyli mieliśmy tak, przekręciliśmy o kąt precesji sobie to, tak? Było tak, a jest tak, o kąt precesji, a następnie odchyliliśmy jeszcze o kąt nutacji, tak? Bo ten kąt, o jaki tu wychyliliśmy, to jest kąt nutacji. A teraz jeszcze dalej pójdziemy, że jak tak, obróciliśmy, odchyliliśmy, to teraz jeszcze jedyny kąt, jaki nam zostaje, to odchylić tą oś o xi od płaszczyzny y o x, tak? Więc teraz jeszcze tak, obróciliśmy, przekręciliśmy o kąt nutacji i jeszcze to teraz podnosimy od tej płaszczyzny. I ten kąt podniesienia, bo moglibyśmy to zacząć obracać, ten kąt podniesienia to jest kąt tak zwany obrotu własnego, tak? I zobaczcie, że tak naprawdę ten kąt precesji, tak, w takim ogólnym przypadku, kiedy już nam się pojawia kąt obrotu własnego, to jest kąt, jaki zakreśla nam, jaki jest zakreślany pomiędzy osią o x, tak, a rzutem płaszczyzny na płaszczyzny o eta xi, tak, na płaszczyznę y o x, tak, bo jakbyśmy teraz mieli narysowali sobie płaszczyzny, no to te dwie płaszczyzny, płaszczyzna eta o xi, tak, przecinać nam się gdzieś będzie z płaszczyzną y o x i to przecięcie tworzy linię, ta linia jest nazywana linią węzłów, tak, i ten kąt pomiędzy tą linią węzłów a linią o x to jest ten kąt precesji, tak. Tutaj, ponieważ nie mieliśmy kąta jeszcze obrotu własnego, tak, czyli te dwa wektory, ten xi i eta, leżały na płaszczyźnie y o x, no to ten kąt precesji był pomiędzy osią o x a osią o xi, tak? Natomiast jak nam się pojawił jakiś kąt obrotu, to ten kąt precesji, tak, jest pomiędzy tą linią węzłów a osią o x. I te kąty nazywamy kątami Eulera. No i oczywiście z tymi kątami też będą związane, jeżeli będziemy mówili o dynamice jakiegoś ciała, tak? Prędkości. No i teraz, bo my wiemy, że ogólnie prędkości kątowe, tak? Bo ogólnie też wiemy, że prędkość jakaś tam kątowa to jest jakaś pochodna kąta po czasie, tak? Jeżeli na przykład mamy taki ruch po okręgu, no to wiemy, że jak tu się znajdował jakiś punkt A0, tak? A później tutaj w punkcie A i zakręcił jakiś kąt fi, no to omega, czyli prędkość kątowa, tak, poruszania się tego punktu z A0 do A, no to możemy określić, że to jest pochodna tego kąta fi po czasie. No to tutaj, jak sobie zrobimy wszędzie pochodne kątów po czasie, no to dostaniemy takie prędkości jak prędkość precesji, tak, prędkość kątowa precesji, prędkość kątowa nutacji i prędkość tam kątowa obrotu własnego, tak? To jest jedna rzecz, czyli takie trzy prędkości mamy w ruchu kulistym, możemy mieć, tak? Od tych kątów mogą one pochodzić, tak? Pochodzą od tych trzech kątów. Ale słuchajcie, ruch kulisty jest trochę podobny do... Inaczej, są pewne analogie między ruchem kulistym, a już znanym on takim ruchem płaskim. Co prawda ruch płaski, no to było tylko na płaszczyźnie się wszystko działo, tak? Te wszystkie punkty, które sobie analizowaliśmy, były na płaszczyźnie. Ale tam była taka, słuchajcie, metoda wyznaczania prędkości w ruchu płaskim, zwana metodą chwilowego środka obrotu. I ona mówiła tak, że chwilowy środek obrotu to ma prędkość równą 0 w danej chwili czasowej, ale też, że jesteśmy w stanie zmienić położenie tego naszego układu, który tam sobie badaliśmy, tak, poprzez obrócenie go dookoła pewnego punktu nazywanego chwilowym środkiem obrotu. I w tym przypadku jest troszkę podobnie, tylko tutaj zobaczcie, że nam się nie dzieje to wszystko w płaszczyźnie jednej, a już w przestrzeni. I tu jest taka zależność, tak to działa, że też możemy, tak, uzyskać położenie tego ciała poprzez obrót, tak, dowolne położenie tego ciała poprzez obrót dookoła pewnej
linii nazywanej osią chwilowego środka obrotu. Czyli tu nie będziemy mieli punktu, który będzie chwilowym środkiem obrotu, a będziemy mieli linię, która będzie chwilową osią obrotu. I zależności też będą pewne analogiczne, jeżeli chodzi o prędkości, co w przypadku ruchu płaskiego, ale to zaraz Wam pokażę na konkretnych zadaniach. Tak? I może właśnie teraz sobie zrobimy pierwsze zadanie, które macie o tutaj. No dobra, czyli co? Wrócimy sobie do zadania, ale jeszcze zanim zacznę rozwiązywać, to chciałem Wam powiedzieć, że takim najprostszym ruchem kulistym, który Wy już gdzieś widzieliście kiedyś, może nie najprostszy, ale ruch kulisty, z którym się już spotkaliście na pewno jako dzieci, no to taki ruch kulisty wykonywała taka zabawka, bączek, tak się nakręcało ją, wiecie, opierało się na podłodze i taki był, no taka śruba, tak, o dużym skoku, tak, nakręcało się to, wprowadzało się ruch obrotu własnego, tak, a następnie jeszcze się to puszczało i pojawiał się taki prędkość, tak zwana precesja, on się tak obracał, tak, ale też mogła się pojawić jeszcze jedna prędkość, ale to o tym kiedy indziej, tak, bo dzisiaj sobie tylko zadanie porobimy, a może gdzieś na wykładzie to słyszeliście, tak, ale bączek na pewno Wasza zabawka jest takim przykładem ciała, elementu, tak, które wykonywało ruch kulisty. Także to raz. A dwa, słuchajcie, mamy takie zadanie, że stożek o wysokości tak H, mamy stożek o wysokości H i promieniu podstawy R toczy się bez poślizgu ze stałą prędkością kątową precesji po nieruchomym stożku o kącie wierzchołkowym beta, 2 beta, tak? No, o kącie wierzchołkowym 2 beta, bo tu jest beta i tu jest beta, tak? O. I teraz tak, czyli mamy coś takiego, taki przypadek, żebyśmy mieli jeden stożek i teraz tu drugi stożek położony, tak? I zaczynamy wprawiać, mamy prędkość precesji, czyli tak jakbyśmy zaczęli tym stożkiem obracać, tak? Ale ponieważ on leży na drugim stożku, to też nie dość, że się zacznie obracać tak po prostu, tak? To jeszcze zacznie się obracać względem własnej osi, tak? Czyli jeszcze wprowadzi się ten jego ruch obrotu własnego, tak? Jak zacznie się toczyć. On oczywiście będzie, skoro tylko o precesję mu nadaliśmy, jakby, czyli tą jego oś obrotu własnego zaczęliśmy obracać, tak? No to jakoś ta prędkość obrotu własnego będzie związana z prędkością precesji. Przez to, że się toczy tam bez poślizgu sobie, tak? Że się toczy po tym drugim stożku. Ale to jak to powiążemy, to zaraz Wam pokażę. No i teraz co my tu jeszcze mamy, tak? Mamy wyznaczyć prędkość i przyspieszenie punktów A, B, C, przy czym te punkty mamy tak, tutaj mamy punkt A, tu mamy punkt B, a tu mamy punkt C. Oczywiście zaczniemy sobie od wyznaczania prędkości, a później przejdziemy do przyspieszeń. No i teraz słuchajcie, tak jak mówiłem już, że to jest podobnie jak w ruchu płaskim, tylko w ruchu płaskim mieliśmy chwilowy środek obrotu, a tu w ruchu kulistym mamy chwilową oś obrotu, przy czym ta oś na pewno musi przechodzić przez środek ruchu kulistego, czyli przez ten nasz unieruchomiony punkt, tak? Czyli przez ten nasz punkt, tutaj jego nazwę, punkt chyba go nazwałem O, czy nie O, a niech będzie, że przez punkt O, tak? Niech ten ruch, znaczy środek ruchu kulistego, niech to będzie ten punkt O, czyli ta oś, chwilowa oś obrotu, tak, to będzie na pewno przechodziło przez ten punkt. No ale żeby wyznaczyć oś, która jest linią, to potrzebuję jeszcze drugi punkt znać. No, jak sama też nazwa wskazuje, punkty leżące w danej chwili na tej osi, chwilowej osi obrotu, ich prędkość jest równa 0. Tak jak mieliśmy chwilowy środek obrotu, w danej chwili prędkość tego punktu była 0, tak teraz punkty leżące, wszystkie punkty, tak, tego stożka leżące na tej, czy może nie leżące, ale no tak, no w tym przypadku będą leżące, ale nie zawsze muszą być. Tak, wszystkie punkty dla tej leżące na tej chwilowej osi obrotu będą miały prędkość równą 0, tak? No i w tym naszym przypadku, słuchajcie, ta chwilowa oś obrotu, no skoro przechodzi przez ten punkt, no to jeszcze inne punkty, które tu będą miały 0, nawet jakbyśmy sobie spojrzeli na ten tylko fragmencik, no to my wiemy, że tak, jak to się toczy, tak, no to na punkcie styku też jest ten punkt, też jest ten punkt, prędkość tego punktu równa 0, tak? Więc już mamy dwa punkty. No i mając dwa punkty możemy tą sobie chwilową oś obrotu poprowadzić. I zobaczcie, że ona w tym przypadku to będzie
linia leżąca po prostu na styku tych dwóch stożków. Tak? Czyli jak na zielono sobie narysuję, tak? Ta linia tutaj ta, tak? Na powierzchni tych dwóch stożków. To jest nasza chwilowa oś obrotu. Oś obrotu. Tak? To. Czyli wszystkie punkty, tak, leżące na tej osi mają prędkość równą 0. W danej chwili, bo zobaczcie, że ta oś, tak, jest chwilowa, bo jak ten stożek się obraca po tym drugim stożku, się obtacza, tak, no to za każdym razem ta oś leży gdzieś na powierzchni tych dwóch stożków, ale za każdym razem w innym miejscu. Ona się, tak, będzie się zmieniała, to położenie tej osi. No i teraz co? Przechodząc do prędkości, słuchajcie, w zadaniu mieliśmy podane, że mamy prędkość precesji podaną. Czyli prędkość, z jaką ten stożek obraca się dookoła jakby tego stożka, tak? Ta oś tego jakby stożka obraca się dookoła osi tego stożka, tak? Tak jakby się tak obracała, to jest ta prędkość. No to my mamy po pierwsze narysowane, że ona jest jak ja to narysowałem? Moment. Narysowałem to, że jest tak. Czyli jakbyśmy tutaj narysowali sobie, przedłużyli tą oś tego stożka, to ja narysowałem, że ta omega nam chce obracać w tamto, w takim kierunku, tak. Czyli, że omega precesji, tak, wektor omega precesji, to zobaczcie tu, ja gdzieś tam chyba w poprzednich filmikach troszkę się tam gdzieś źle to narysowałem, bo ja przy tak narysowanym tym jakby zwrocie, w którą stronę obraca omega, pisałem, że to jest wektor, ale no nie, wektor prędkości kątowych to jest linia prosta, tak? Omega jest tak, a tak zaznaczona omega obraca nam wszystkim tym, z czym się łączy, w tę stronę, tak? I to jest wektor omegi, tak? Natomiast to tylko pokazuje kierunek obracania tego czegoś tam, tak? Dookoła tego wektora omegi. Natomiast, no tak jak mówię, skoro tu teraz obraca nam w tę stronę, to wektor omegi, zgodnie z regułą prawej głowy, zobaczcie, że chce nam omega tak chce obracać, tak? To wektor omegi jest zgodny z kciukiem do góry, tak? I wektor omegi jest precesji, tak? Jest tak skierowany. Omega p. To jest wektor, tak? Tej prędkości kątowej precesji. Ok? I on leży na tej osi. No to teraz słuchajcie, jak zaczęlibyśmy obracać, tak powiem, tą osią, tak, no to ten stożek nasz, leżący na tym drugim stożku, ten stożek zacząłby się toczyć, tak, zacząłby się ładnie toczyć po tym drugim stożku. Zobaczcie, ta linia się tu obraca, tak, on by się zaczął toczyć. No i toczyłby się też, mając pewną tą prędkość kątową obrotu własnego. Tak? No i teraz ta prędkość kątowa obrotu własnego, tak, dookoła własnej tej osi, to ja tak bym to narysował, o, to jest ta oś, ta niebieska, tak, czyli na niej leżeć będzie jakoś ta omega obrotu własnego, tak? Tylko teraz trzeba wiedzieć, że jest pewna zależność między omegami, bo my teraz dążymy do tego, żeby tak jak w ruchu tym płaskim mieć, w ruchu płaskim mieliśmy jedną omegę, tak? Natomiast tutaj i od tej omegi odnosiliśmy sobie prędkości liniowe, tak? Braliśmy, że prędkość liniowa to jest omega, tak? Która tam była zazwyczaj zaznaczona przy tym chwilowym środku obrotu, tak? Razy odległość jakiegoś punktu, tak? Od tego chwilowego środka obrotu. A tutaj, słuchajcie, musimy sobie dopiero tą omegę chwilowego obrotu, tak, wyznaczyć. I omega chwilowego obrotu, po pierwsze, będzie leżeć, ta prędkość kątowa chwilowego obrotu będzie leżeć na tej osi, chwilowej osi obrotu, tak, czyli na tej zielonej osi. I ona będzie jakoś zależna od omegi precesji i omegi, słuchajcie,
tego obrotu własnego. Ja nawet narysuję, niech będzie, że omega obrotu własnego jest o tak. No bo jak omega precesji jest w tę stronę, to ten stożek będzie nam się obracał tak, czyli kciuk pokazuje w tę stronę, tak, więc omega obrotu własnego będzie tak. Omega w. I słuchajcie, te dwie omegi, one są ze sobą powiązane. Omegi te dwie i omega chwilowego, chwilowa omega, tak, czyli ta chwilowa prędkość kątowa, to są ze sobą powiązane w taki sposób, że omega, tak, ta chwilowa prędkość kątowa tak, wektorowo to musi być suma tych dwóch prędkości kątowych, tej prędkości kątowej precesji i prędkości kątowej obrotu własnego, tak? Czyli tu będzie omega precesji plus omega obrotu własnego. No i teraz zobaczcie, że zgodnie z tym te dwa wektory muszą dać wektor omegi chwilowej, a my jeszcze wiemy, że ta omega chwilowa musi leżeć na tej chwilowej osi obrotu. Czyli ja może to tam gdzieś coś źle narysowałem, bo te dwa wektory, jak sumujemy, to muszą dać wektor leżący na tej zielonej linii, na tej chwilowej osi obrotu, tak? No i teraz co? Jak to możemy zrobić? Możemy sobie, jak równolegle sobie weźmiemy, tak, omega precesji mamy tak, omega w, no to jest na linii takiej leży, tak, na tej osi obrotu, tak, własnego, tego stożka, no to jak przesuniemy sobie to równolegle, o, tak, dodajemy wektory, czyli teraz tak, tu byśmy dodali to, a tu teraz czerwonym kolorem zaznaczę, o, to, tą omegę, to tu, tak, dotąd, będziemy mieli tą naszą chwilową prędkość kątową, tak? O, tak, to jest ta nasza chwilowa prędkość kątowa. Chwilowa prędkość kątowa. I teraz zobaczcie, one wszystkie będą ze sobą powiązane, tak? Te dwie, tak naprawdę ta prędkość kątowa obrotu własnego i prędkość, chwilowa prędkość obrotowa, one są wynikiem tej prędkości precesji, tak? Prędkości kątowej precesji. Więc one będą zaraz jakoś ze sobą powiązane, tak? No i teraz musimy właśnie sobie powiązać i do tego potrzebujemy pewne kąty sobie znaleźć, tak? No bo zobaczcie teraz, że kąt beta to będzie kąt pomiędzy omegą precesji, tak? A omegą chwilową prędkością kątową, tak? Więc tu mamy kąt beta, a ten kąt tu, jakiś alfa, to jest kąt wierzchołkowy, słuchajcie, znaczy połowa kąta wierzchołkowego tego stożka naszego, który się toczy po tym drugim. O, tu jest alfa, tak? No i tu też jest alfa, tak? No i tą alfę możemy sobie obliczyć. Jeżeli byśmy chcieli tak z geometrii tego stożka, no to co? Alfa to jest, możemy sobie powiązać alfę z wysokością tego stożka i promieniem podstawy. No i to będzie co? Że na przykład tangens kąta alfa to jest R do H, tak? R do H. No więc samą alfę, jakbyśmy chcieli gdzieś tam później do obliczeń, to będzie arcus tangens, tak, r do h. W ten sposób. No dobra, więc tu mamy alfę. No to teraz wiecie, to są te same, to tu mamy betę, tu mamy alfę, gdybyśmy chcieli. Czyli zobaczcie, że mamy taki trójkącik. To są trzy wektory tej omegi. I teraz tak, mamy omega precesji. Mamy teraz o omega i zobaczcie, że tu jest omega w. O, tak? I kąty, tu mamy beta, tu mamy alfa. No to słuchajcie, możemy sobie napisać, to znamy, tych dwóch nie znamy. Chcemy te dwie prędkości uzależnić od omegi precesji. Co robimy? Piszemy sobie stwierdzenia sinusów pewnej zależności, że co? Że omega p, tak, czyli ta prędkość precesji, ta długość, tak, do sinusa
kąta leżącego naprzeciwko tej długości, czyli kąta alfa, jest taka sama jak na przykład długość wektora omegi obrotu własnego do kąta leżącego naprzeciwko tego, tej długości, tego wektora, czyli beta, tak? Czyli omega w do sinus kąta beta. Tak? Betę znamy, bo jest chyba w danych podane, zdaje się. Tak. Betę znamy, bo jest w danych podane. I trzecie, co możemy, że omega, czyli ta chwilowa prędkość kątowa obrotu, tak? Omega to jest co? Sinus kąta leżącego naprzeciwko, czyli tego kąta. A ten kąt ma ile? 180 stopni minus alfa plus beta. No i tu sobie to możemy napisać, że to jest 180 stopni minus alfa plus beta. O. No i omega precesji znam, tych dwóch nie znam, tych dwóch chcę wyznaczyć. No to co ja mogę napisać, że omega precesji, może inaczej, nie, omega w, czyli prędkość kątowa obrotu własnego, to jest co? Omega precesji mnożę przez sinus beta to, tak, to jest sinus beta przez sinus alfa. A omega, tak, to jest co? Mnożę sobie to przez, znaczy to przez to, co tu mam. I zostaje mi co, że to jest prędkość kątowa precesji przez sinus 180 stopni minus alfa plus beta podzielone przez sinus alfa. Tak? I teraz zobaczcie, teraz jest ważna jedna rzecz, bo to zadanie, które my tu robimy, to jest taki szczególny przypadek ruchu kulistego, który się nazywa precesją regularną. Słuchajcie, szczególny przypadek ruchu kulistego, który się nazywa precesją regularną, bo kiedy mówimy o precesji regularnej? Otóż o precesji regularnej mówimy wtedy, kiedy prędkość precesji, prędkość kątowa precesji, czyli omega p, jest wartością stałą oraz kiedy prędkość kątowa obrotu własnego jest prędkością stałą. Zobaczcie, że te dwie już są na razie spełnione, bo tak, prędkość kątowa precesji jest w danych podana, że jest stała, a prędkość kątowa obrotu własnego jest zależna od prędkości kątowej precesji, czyli stałej. No i mamy co? Sinus beta kąta stożka, który się nie zmienia, tak? Połowy kąta wierzchołkowego stożka, który się nie zmienia. I sinusa kąta alfa, gdzie kąt alfa też nam się nie zmienia, tak? Więc to są stałe, tak? Czyli to jest wielkość stała, to jest stała, to omega w jest stałe, czyli te dwie już mamy spełnione. I trzeci warunek, że kąt nutacji, tak, jest też stały. I kąt nutacji u nas też jest stały, bo zobaczcie, że kąt nutacji to jest kąt pomiędzy prędkością obrotu własnego, a prędkością precesji. To jest ten kąt. O, kąt nutacji. To ni, tak? I ono się nie zmienia, tak, w naszym przypadku, bo, że tak powiem, ta geometria tych stożków się nie zmienia, tak, a ona by wpływała na położenie tych dwóch wektorów, prędkości, precesji i obrotu własnego. Więc też mamy spełnione, więc ten nasz przypadek, który tu rozpatrujemy, to jest przypadek precesji regularnej. To na pewno gdzieś na wykładzie słyszeliście. No ale wracamy do naszych dalszych obliczeń, słuchajcie, czyli mamy obliczoną tą omegę, prędkość, chwilową prędkość kątową, tak? I teraz dzięki temu możemy sobie dalej obliczać nasze rzeczy, bo my chcemy co? Wyznaczyć prędkości tych trzech punktów. No to teraz tak jak mieliśmy w ruchu tym płaskim, kiedy mieliśmy chwilowy środek obrotu, to jak mieliśmy ten punkt chwilowego środka obrotu, to do punktu, którego prędkość chcieliśmy obliczyć, robiliśmy sobie linię, tak? No i prędkość prostopadle do tej linii, tak? I liczyliśmy, że to jest omega ta chwilowa, tak? Razy ta odległość, tak? Że ta prędkość jest. I tu robimy tak samo, tak? Czyli teraz te punkty, ten A, B i C, musimy sobie połączyć prostopadle, tak? Z naszą osią, chwilową osią obrotu. No więc teraz jak ja sobie to połączę, tak? Punkt A, bum, tu jest kąt prosty. Punkt B, bum, tu jest kąt prosty, tak? No i punkt C, słuchajcie, możemy sobie na dzień dobry rozwalić punkt C, gdyż punkt C leży na
naszej chwilowej osi obrotu, więc jego prędkość jest równa ile? Wiem, że wiecie, ale ja to napiszę. Otóż prędkość tego punktu jest równa 0, tak? Vc jest równe 0, bo jakbyśmy chcieli opisać Vc, to by było omega razy co? Ta odległość pomiędzy punktem C a tą osią, tak? Czyli nie wiem, jakieś C1C na przykład, tak? Bo tu zróbmy, niech tu będzie punkt B1, a tu będzie punkt A1. O, tak? No a C1C jest równe 0, tak? No więc mamy omega razy 0, a to da nam 0. Więc prędkość punktu C już mamy załatwioną. No a wracając do prędkości punktu A, no to gdybyśmy chcieli napisać, to będzie co? Prędkość punktu A to będzie nic innego jak co? Omega, tak? Ta omega nasza, chwilowa, razy odległość A1A. Prędkość punktu B to będzie co? Omega razy odległość od osi B1B. Teraz musimy sobie tylko obliczyć, ile jest A1A, tak? Ta odległość i B1B. No to co? To słuchajcie, jakoś można sobie z geometrii. No spójrzmy dalej, jak to wygląda sprawa, jak się to mają rzeczy. No poczekajcie. Co możemy zrobić? No możemy napisać tak, że zobaczcie, to jest trójkąt prostokątny tutaj, tak? Taki trójkącik, że jest punkt O, tu jest punkt B, załóżmy, tu jest punkt B1. O, tak, to jest to. To jest odległość H, tu, tak, a tu jest kąt alfa. Tak, no to ta odległość to jest co? B1B, jak możemy to powiązać? To z tym do alfy to jest co? Sinus, tak? No to sinus alfa to jest B1B do H, tak? H znamy, bo jest w danych. To B1B to jest nic innego jak H sinus alfa, tak? No i podobnie robimy z A, A1. Tylko że tutaj nam się kąt zwiększy, bo jest 2 alfa i długość nie H, tylko L, tak? Więc będziemy mieli teraz taki, że jest tu O, tu jest L, tu jest A, tu jest A1, tak? A tu jest 2 alfa. No to dajmy na to, że to jest teraz to do tego, no to jest sinus 2 alfa równa się A1A przez L. No to A1A to się równa L sinus 2 alfa. I tu sobie podstawiamy tak. Omega, że to jest H sinus alfa omega L sinus 2 alfa. Co do prędkości. Czy to dobrze mam? Chyba dobrze mam. Wydaje mi się, że dobrze. Ale sprawdźcie mnie, jak będzie źle, to mi powiedzcie. No dobra, to prędkości mamy, to teraz sobie zrobimy przyspieszenia. Aha, a jeszcze co do tych prędkości. Te prędkości oczywiście są prostopadłe do odległości A1A, tak? One są tak jak w ruchu płaskim, tak? Mieliśmy, że one są prostopadłe do tej linii łączącej, tak? Tutaj są też prostopadłe, tak? Do tej odległości, jakby do tego wektora tej odległości i do omegi, tak? Do obu tych wektorów są one prostopadłe, więc teraz tak jak ja bym tutaj sobie to zaznaczył, że to jest nasza oś omega, tak? To jest nasza ta odległość, tak? To ta prędkość tego punktu, tak? To jest skierowana tak. W ten sposób, tak? Więc to gdzieś o tam, tak? Jakieś tam VA. To jest prostopadłe do tego. I jak tu jeszcze by była ta oś, no to do niej też jest to prostopadłe, tak? Tak. No dobra, to teraz sobie przejdziemy do
przyspieszy. No dobra, to wracamy sobie do zadania. Prędkości policzyliśmy, liczymy przyspieszenia. Otóż tak, w ruchu kulisty mamy dwa przyspieszenia. Przyspieszenie obrotowe i przyspieszenie doosiowe, czyli takie no, dwa przyspieszenia. Napiszmy sobie, że mamy P1, tak? Niech to będzie nasze przyspieszenie doosiowe, tak? Przepraszam, obrotowe i przyspieszenie doosiowe, jakieś P2, tak? I to oczywiście są wektory, tak? I teraz suma tych dwóch przyspieszeń da nam przyspieszenie całkowite punktu, tak? No i teraz musimy sobie zdefiniować, czemu jest równe przyspieszenie obrotowe, a czemu przyspieszenie doosiowe. No to przyspieszenie obrotowe z wykładu wiecie, że jest definiowane jako epsilon, czyli prędkość kątowa, przyspieszenie kątowe, tak? Przyspieszenie kątowe razy, słuchajcie, tylko iloczyn wektorowy, odległość danego punktu, tak? Od środka ruchu kulistego, czyli od tego unieruchomionego punktu. Tylko, że to jest wektor oczywiście, tak? Tak jakbyście sobie poprowadzili od środka tego ruchu kulistego, tak? Wektor do punktu, który Was interesuje, tak? I jeszcze ten epsilon, tak? Pomnożyli sobie wektorowo epsilon z tym promieniem, tak? No to otrzymacie to przyspieszenie, ok? To przyspieszenie obrotowe. Natomiast przyspieszenie doosiowe 2 to jest definiowane jako omega, tak? Też iloczyn wektorowy omegi i prędkości, tak? Tego danego punktu, którego sobie liczymy, to przyspieszenie. Tej prędkości, którą tutaj sobie też wyznaczyliśmy na przykład, tak? Wyznaczaliśmy przed chwilą. Tej całkowitej prędkości. No to co? To teraz jeszcze tylko trzeba tak, o ile omegę, no to wiemy, że chodzi o tą chwilową omegę, tak? No to jeszcze teraz trzeba znaleźć zależność pomiędzy tą omegą a przyspieszeniem tym kątowym, tak? Też jakby chwilowym. No bo jest pewna zależność. Z kinematyki wiecie, że zależność jest taka, że epsilon, tak? Ten wektor epsilon, no to jest pochodna, tak? Wektora prędkości kątowej po czasie. No i teraz, idąc dalej, tam na wykładzie pewnie Wam prowadzący tor porozpisywał, tak, skąd się tam coś bierze i po obliczeniach matematycznych, tak, po policzeniu tej pochodnej geometrycznej tego wektora omegi, tej prędkości chwilowej, prędkości kątowej, otrzyma się coś takiego, że to jest po prostu iloczyn wektorowy, tak, prędkości precesji kątowej i prędkości obrotu własnego. Tak? Tak. No i co, mając to, możemy sobie zacząć liczyć przyspieszenia tych kolejnych punktów. Ja bym zaczął od policzenia tego epsilona, tak? No bo zobaczcie, to jest tak, to jest iloczyn wektorowy prędkości kątowej precesji i prędkości obrotu własnego. Jeżeli mówimy o iloczynie wektorowym, to wiemy, że wynikiem tego iloczynu jest też wektor. No i w tym przypadku będzie to ten epsilon. Ale wektor, jak wiemy, musi mieć trzy rzeczy, tak? Musi mieć kierunek, zwrot i długość, tak, tego wektora. Kierunek i zwrot wyznaczamy sobie regułą prawej dłoni, natomiast długość możemy sobie obliczyć, bo my wiemy, ile wynosi, jakby możemy sobie obliczyć ze wzoru, tak, długość tego wektora w takiego iloczynu, no bo to będzie po prostu epsilon równe co? Ten wektor razy ten wektor, omega precesji razy omega obrotu własnego, razy co? Sinus kąta między tymi dwoma wektorami, tak? Kąt, jaki znajduje się między tym wektorem precesji, prędkości precesji, a prędkości obrotu własnego. Tak? A obrotu własnego. No to idąc dalej, to tu będzie omega P, omega W. I co? Trzeba spojrzeć. Mamy wektor precesji, prędkości precesji i prędkości obrotu własnego. Wektor prędkości obrotu własnego, wektor precesji. Jaki jest kąt między nimi? Alfa plus beta, tak? No to mając to, piszemy sobie tu co? Sinus kąta alfa plus beta. Tak? I co do wartości, długość tego epsilona, czyli tego przyspieszenia kątowego, chwilowego, jest równa tyle. Trzeba mieć świadomość tylko, że ponieważ ta omega, tak, to jest wektor, który cały czas się obraca, też, prawda, który cały czas się obraca, bo z ruchem tego stożka, tak, ta omega też tam się będzie obracała, zobaczcie.
ona się w przestrzeni obraca. A skoro to epsilon jest zależny od tego wektora omegi, tak, tej chwilowej, no to on też się będzie zmieniał. Jak się będzie zmieniał? Zobaczcie, że to jest co? Omega precesji razy omega obrotu własnego. Czyli omega precesji, czerwony, gdzie jest czerwony? Omega precesji, omega obrotu własnego. I teraz tak. Omega precesji, omega obrotu własnego. Mamy to tak. I teraz to się cały czas obraca. Tak? Ten wzór nam mówi, że co? Omega precesji mnożona przez omega obrotu własnego. Prawa dłoń, omega precesji to jest to, palce to jest to pierwsze, co tu mamy w wieloczynie, czyli omega precesji, musi zachodzić na omega obrotu własnego, tak? Po tym mniejszym kącie, który tu jest, nie po tym większym, tylko po tym mniejszym, zachodzić. A kciuk pokazuje, tak, wynik tego mnożenia, czyli w naszym przypadku ten epsilon. Tak? Wektor, jaki jest skierowany. On jest prostopadle do jednego i do drugiego wektora, tak? które są mnożone. Tak? Czyli omega precesji zachodzi na omega obrotu własnego, a kciuk pokazuje, prawą dłonią, kciuk pokazuje, w którą stronę jest skierowany wektor przyspieszenia kątowego. Tak? I on jest skierowany o tak, teraz prostopadle do tych dwóch. Okay? Czyli zobaczcie, że jak to się cały czas obraca, to omega obrotu własnego się obraca, przyspieszenie kątowe się obraca, ono jest prostopadłe do nich dwóch, czyli w tym naszym przypadku ono by było gdzieś mniej więcej ten epsilon nasz, tak, skierowany o ten wektor, tak? No i już, tak? I on się cały czas zmienia położenie w przestrzeni swoje. Tak samo jak też omega, które jest gdzieś tu, tak? Cały czas to się zmienia. No ale długość się nie zmienia akurat, bo omega precesji, omega w jest taka sama, tak? To są stałe, no i sinus alfa plus beta jest stały, więc długość się nie zmienia, tak? Czyli prawą dłonią określamy sobie położenie tego wektora, a z policzenia sobie normalnie wektor długości w wyniku iloczynu wektorowego, tak? Jesteśmy określani długość epsilona, czyli wartość epsilona. No idziemy dalej. P1, P2. Przyspieszenie obrotowe, przyspieszenie doosiowe. Tak? P. No to zacznijmy sobie od pierwszego punktu. Od tego naszego punktu A. Obliczmy dla niego przyspieszenie obrotowe. Czyli P1A ja napiszę, tak? Dla A. Wektorowo to będzie co, słuchajcie, ten epsilon, ten nasz wektor epsilona, razy to E, które tutaj jest, może ja już nie będę pisał jako E, tylko wektor pomiędzy tym O, tym środkiem obrotu, środkiem ruchu kulistego, a naszym punktem A, tak, który nas interesuje, czyli to jest oto, to. Czyli ja napiszę, że to jest wektor OA. Czyli tak jakbyśmy mieli, o tu strzałeczkę, wektor taki, tak? I co? I co my widzimy? Widzimy, słuchajcie, zobaczcie, że jak mamy to, coś takiego, tu jest ten nasz punkt A, tu jest omega precesji, tak, omega obrotu własnego, a epsilon jest tak skierowany, o, a tu jeszcze jest ten nasze R promień, to zobaczcie, że kąt pomiędzy promieniem, tym naszym promieniem, no tym wektorem OA, czyli tym zielonym, tak, to zobaczcie ile jest, 90 stopni, on jest 90 stopni, to może to tak teraz, tak, zobaczcie, że to jest 90 stopni, nie? Czyli możemy sobie od razu napisać, że epsilon, tak, jest prostopadły do wektora OA, a to nam da co? Że jak będę liczył sobie długość tego, czyli wartość tego przyspieszenia P1A, to mam po prostu co? Epsilon razy OA, długość OA, po prostu już teraz, tak, tego wektora,
razy sinus kąta między nimi, czyli 90 stopni. A to jest po prostu epsilon, a długość OA jest po prostu L, tak? Które tam sobie możemy obliczyć, tego nie ma w danych, ale możemy to sobie obliczyć, że to jest H, R, że L to jest co? Po prostu pierwiastek, bo to jest, tu jest kąt prosty, tak? H kwadrat plus R kwadrat. W ten sposób, tak? Epsilon razy L. A jak jest to położone w przestrzeni? Ano, stąd wiemy, epsilon musi zachodzić na R, prawa dłoń, czyli mamy omega obrotu własnego, tak jest epsilon, tak mieliśmy ten wektor, czyli teraz epsilon zachodzi na OA, to przyspieszenie jest do góry, prostopadle do obu, tak, prostopadle do obu, czyli jakoś tu prostopadle, tak, do tego. I jak tu byśmy sobie przenieśli ten wektor, jak tu byśmy sobie przenieśli ten wektor epsilon, to też prostopadle do tego epsilona, tak? To jest jedna rzecz, to już teraz zmarzę, żeby nam się nie zaciemniało, tak? Czyli to jest przyspieszenie to obrotowe, tak? A przyspieszenie doosiowe to jest co? P2A to by było co? Omega razy V. To ja wam powiem od razu, że jakbyście sobie to pomnożyli, to przyspieszenie doosiowe ma też zwrot, że jest wzdłuż tej długości łączącej, tego jakby ramienia łączącego ten punkt z chwilową osią obrotu, także on jest skierowany o wzdłuż tej linii, tak? I to jest P2A. To są wektory, to trzeba te kreseczki narysować nad nimi, tak? A co do wartości, to się sprowadza, słuchajcie, że długość tego wektora to jest P2A równa się omega kwadrat razy ta długość, tak? Nie H, tylko długość, odległość, A1A, tak? Podobnie jak przyspieszenie normalne, chociaż to nie jest tak bezpośrednio przyspieszenie normalne, bo to troszkę inaczej się to definiuje, ale no, zależności są jakby i w tym, że jest tak, jest no, doosiowe, też jest tak nazwane, tak, doosiowe, tamto jest dośrodkowe, tak, tu jest doosiowe, więc to idzie po osi, do osi, tak, znaczy nie po osi, tylko do osi, tak, idzie. No i to jest ta długość, a tą długość mieliśmy obliczoną, omegę też znamy, więc możemy to sobie obliczyć, tak. No i oczywiście, gdybyśmy chcieli to bezwzględne już takie wyznaczyć, no to te dwa wektory trzeba ze sobą zsumować, tak, i wtedy, tak, tu mamy to P, tak, gdzieś w przestrzeni, tak. Natomiast no myślę, że tego już wam nie każą gdzieś tam liczyć na zaliczeniach, tylko żebyście wiedzieli, że jak sumujecie te dwa wektory w przestrzeni sobie, no to dostaniecie to przyspieszenie takie bezwzględne. No a idąc dalej, to teraz do punktu B, no podobna kwestia, tak? Mamy przyspieszenie obrotowe punktu B, no to jest epsilon, tak? Razy co? Ten promień, jakbyśmy połączyli, czyli ten wektor od O do punktu B, tak? Odotąd. Czyli ten wektor O, B, tak? Oczywiście one też są do siebie prostopadłe, tak? Jakbyście sobie to wyobrazili, tak? No to ten wektor i ten są do siebie prostopadłe. No i dlatego, że one są, że ten epsilon i wektor OB są prostopadłe do siebie, no to też mamy, że P1B to się równa czemu? Epsilon razy OB, ta odległość, tak? No razy sinus 90 stopni, który jest równy 1, czyli mamy epsilon 90 stopni, epsilon razy OB to u nas jest ta odległość H, tak? I już. A obrotowe P2B
No to jest znowu omega razy V, tak? Ale co do wartości, to jest co? P2B omega kwadrat razy odległość B1B, tak? A punktu C przyspieszenie, o ile prędkości nie było, o tyle przyspieszenie jedno będzie, gdyż zobaczcie, że które będzie? Nie będzie do osiowego, bo odległość będzie równa 0, tak? Czyli mamy P1C, będzie obrotowy, ale do osiowego nie będzie. Uwaga, obrotowy to jest epsilon razy odległość od tego punktu do tego, czyli OC, nie odległość, tylko wektor OC. Tak? One są do siebie prostopadłe, te wektory. Dlatego sinus, kąt między nimi jest 90 stopni. To co do wartości obrotowy będzie co? Epsilon razy odległość OC, czyli znowu L. Tak? No i sinus jest 90 stopni, więc jest 1, tak? A przyspieszenie obrotowe omega razy V C, tu może tak, C, tu B, a tu A. O, w ten sposób. Tak? No to będzie co? P2C omega kwadrat razy 0. Czyli to jest 0 w ogólności. Także, no, obliczyliśmy sobie przyspieszenia tych trzech punktów. Prędkości przyspieszenia. Mam nadzieję, że tu troszkę było widać z tymi wektorami, które tu pokazywałem, gdzie co jest. Jak ktoś nie pamięta tej reguły prawej dłoni, tak? Jak się mnoży wektory, że jak, nie wiem, mnoży wektor wektorowo, jakbym pomnożył wektor niebieski z wektorem czerwonym, tak? To prawą dłonią wynik tego mnożenia pokazuje mi kciuk. O ile wektor niebieski mnożę z czerwonym, czyli jako niebieski biorę dłonie i po mniejszym kącie zataczam do wektora czerwonego, czyli to jest obrót pokazuje mi to, tak? A kciuk pokazuje mi ten wektor wypadkowy. Ten nie wypadkowy, tylko wektor wynikowy, tak? Z tego iloczynu wektorowego. Matko, chyba tu umrę. No, to co? To zadanie mamy, a teraz sobie zrobimy drugie, podobne, ale troszkę inne. No dobra, czyli mamy drugie zadanie, słuchajcie, co się dzieje w drugim zadaniu? Mamy kulę o promieniu R, tak? I mamy walec o promieniu A. I teraz ta kula, słuchajcie, po pierwsze, toczy się po... To jest nasza płaszczyzna, tak? Podłoże, a to jest nasz walec, tak? I teraz dookoła tego walca będzie się toczyła kula, tak? I ona się toczy i po tym podłożu, i po powierzchni tego walca dookoła. Tak jakbyśmy, załóżcie, złapali sobie tą kulę, tak? Nie wiem, jakąś nitką tutaj i że jest ona cały czas połączona z tym walcem, tak? Ten, tutaj ten styk i z podłożem, tak? No i te punkty styku, tak? Z podłożem nazwaliśmy jako punkt C, a punkt styku kuli z walcem jako punkt S. No i teraz całym tutaj tą taką sprawczą, która powoduje ruch, nie siłą, a prędkość sprawcza, która powoduje ruch, to jest prędkość VA, czyli prędkość środka kuli, tak? Czyli tak jak tu by ktoś, nie wiem, po prostu to było połączone, tak? I sobie obracał tą kulą i nadawał taką prędkość VA, ok? No i teraz zobaczcie, że prędkość VA, oczywiście to musi być jakoś wektor i tu jest narysowane jako kółeczko z kropeczką, bo to jest, chodzi o to, że jak wektory macie na płaszczyźnie, one są prostopadłe do płaszczyzny, to można je w dwa sposoby oznaczać, że jak wektor wychodzi z płaszczyzny do Was, czyli jak macie kartkę i wektor wychodzi z kartki do Was, to się oznacza to jako kółeczko z kropeczką, bo to jest tak, jakbyście mieli grot strzały, jakbyście w ogóle strzały mieli. Tu macie początek strzały, słuchajcie. No to jakbyście stali tutaj i patrzyli na strzałę, no to będziecie widzieli kropeczkę, tak, od grotu, od początku, no i na końcu, ponieważ to jest taki stożek, no to będziecie widzieć kółeczko, tak? A na końcu tej strzały są lotki, które powodują, że ta strzała leci prosto, nie?
nadają kierunek. No i lotki zazwyczaj to są takie dwa trójkąty przecięte, tak, pod kątem prostym. No więc z tyłu, jakbyście stali i patrzyli na strzałę, to byście widzieli, o, takie dwa iksiki przecięte, tak, pod kątem, no tu prostym chyba. To jest przecięte, o, tak, taki iksik. Czyli to jest wektor wchodzący do płaszczyzny, czyli tak, wchodzi nam do płaszczyzny, a wektor wychodzący z płaszczyzny to się zaznacza tak, tak jako kropeczkę z kółeczką. No dobra, czyli to mamy, czyli nasza prędkość VA, tak, tego punktu A na środku wychodzi. No i co my tutaj mamy powiedziane, że tu mamy punkt jakiś B na górze, o, punkt B, i mamy obliczyć prędkość i przyspieszenie tego punktu, wiedząc, że VA, czyli ta prędkość środka kuli, jest stała. No to teraz, słuchajcie, odłożę sobie mandaki, to po pierwsze, w ogóle kiedyś nie przyznałem się, ale rozdałem sobie spodnie. Oto, to. Na tym się kładzie te mazaki, o tą półeczkę. Strasznie sobie poharatałem tyłek. No, ale wracając do sprawy, to zobaczcie, słuchajcie, że te dwa punkty styku to są punkty, których, dla których prędkości kuli w tych miejscach w danych chwilach czasowych są równe 0. Tak? Bo zobaczcie, jakbyśmy zabrali walec i kula by się toczyła, no to tu by był punkt styku z podłożem kuli, a wy wiecie, tak, z ruchu płaskiego, że ten punkt styku w danej chwili czasowej, tak, prędkość w tym miejscu tego punktu C dla kuli jest równa 0. Czyli tu jest prędkość równa 0, a teraz odwracamy sytuację, zabieramy podłoże i patrzymy, jak kula się toczy po powierzchni walca, tak, no to tu mamy teraz jakby punkt styku, tak, i dla tego punktu też prędkości tej kuli w danej chwili czasowej są równe 0. Czyli zobaczcie, tu mamy prędkość równą 0, tu mamy prędkość równą 0. Czyli co? Ponieważ to jest ruch kulisty, tak? Tak naprawdę ruch tej kuli dookoła tego walca to jest ruch kulisty, bo zobaczcie, że ta kula, obracając się, ten środek kuli jak się obraca dookoła walca, to jest to prędkość precesji, tak? Obraca się dookoła walca, ta kula obiega ten walec z prędkością precesji, a w dodatku jeszcze będzie się kręcić, zobaczcie, tak, będzie się sama obracać, będzie miała jakąś prędkość obrotu własnego na skutek tego, że się toczy po walcu i po podłożu, i ta prędkość obrotu własnego, no i istnienie tej prędkości obrotu własnego i prędkości precesji daje nam ruch kulisty, tak? No więc w ruchu kulistym mamy chwilową oś obrotu, na którą wyznaczamy poprzez, tak, znalezienie dwóch punktów, których prędkości są równe 0. Czyli zobaczcie, że teraz tu mamy 0, tu mamy 0. Prowadzimy sobie, mamy dwa punkty, możemy poprowadzić linię, tak? No to prowadzimy sobie, słuchajcie, linię. Ja tak zrobię, o. O, chyba krzywo zrobiłem. Coś krzywo zrobiłem, momencik. Coś krzywo. Tak. I teraz tak. Mam nadzieję, że trochę prościej. I to, ta linia, ta zielona linia, to jest nasza chwilowa oś obrotu. O, czy oś chwilowego obrotu, tak? Czy chwilowa oś obrotu, czy oś chwilowego obrotu. Oś. Może inaczej, nie. Chwilowa oś obrotu. O, tak. Oś. No i dobra, to mając tą chwilową oś obrotu, teraz musimy sobie coś jeszcze ustalić, pewne rzeczy, bo teraz tak, wiecie, że ta kula, tak, toczy się po podłożu i po walcu, no więc ona jak się będzie toczyć, to będzie miała jakąś swoją prędkość obrotu własnego i będzie wykonywała ten obrót własny dookoła jakiejś osi obrotu własnego. No i teraz trzeba sobie wyznaczyć, gdzie ta oś obrotu własnego jest. Otóż tak, będziemy teraz wyznaczać po prostu tą linię, na której leży ta, na która się pokrywa osią obrotu własnego. Otóż wiemy, że
chwilowa oś obrotu, tak, na tej chwilowej osi obrotu gdzieś musi leżeć ten środek ruchu kulistego, czyli ten punkt też nieruchomy, dookoła którego ten cały ruch kulisty się wykonuje, tak? No i ten punkt, tak, leżał zawsze na przecięciu się, tak, tej chwilowej osi obrotu z jakąś inną osią, tak, albo osią precesji, tak, albo osią obrotu własnego. Oś precesji jesteśmy w stanie już sobie wyznaczyć, gdzie jest, bo ta oś precesji będzie się pokrywać z osią walca. Dlatego, że zobaczcie, że ten ruch precesji tak naprawdę to jest ruch tej kuli dookoła osi tego walca, tak? To jest ten ruch precesji. No więc ruch precesji, oś precesji, tak? No to jest ta oś walca. Więc ten punkt, środek ruchu kulistego znajduje się w tym miejscu. To jest to O, tak? To jest to O. Tu jeszcze nam się przyda, tak? Taki rzut tej osi, tej kuli na tą oś walca. To nazwijmy sobie, że to jest O', tak? No i teraz, słuchajcie, omega precesji będzie leżała gdzieś na tej osi. Omega ruchu, chwilowego ruchu obrotowego będzie leżała gdzieś na tej zielonej osi chwilowej, tak, obrotu. No to jeszcze potrzebujemy oś obrotu własnego. Zobaczcie, że gdyby ta kula się nie stykała z walcem, to oś obrotu własnego pokrywałaby się z osią O', tak, by było tylko tak. Ale ponieważ ona się styka z tym walcem w tym miejscu, to to już nam trochę obraca tą, tak, no, no odchyla, że tak powiem, tą oś od tej O', bo ta kula już się nie będzie toczyć tak, tylko tak jakoś, nie? Cały czas dookoła tego walca. No i ta oś, no to będzie nic innego jak, my wiemy, że te osie wszystkie muszą gdzieś przechodzić przez punkt O, tak? No to skoro przez środek tego, tak, obrotu własnego na pewno gdzieś przez środek kuli musi przechodzić i przez środek punktu O, no to łączymy sobie po prostu te dwa punkty. Może ja to zrobię kolorem niebieskim. Rozmarzę. Zrobię to kolorem niebieskim. O! To wydłużę to troszkę, tak? I to, tak, ten punkt, ta linia OA, tak, no to się pokrywa z tą naszą osią obrotu własnego. O, tak, czyli dookoła takiej osi, tak, OA, ta kula nam się obraca. To jest oś obrotu własnego, to jest oś precesji, tak? A chwilowa oś obrotowa to jest ta. No i świetnie, tak, na tej osi leży nam omega, wektor omegi, a my wiemy, że suma omegi precesji i omegi obrotu własnego to jest właśnie ta omega, tak? Omega precesji, omega obrotu własnego. No więc, jak sobie narysuję teraz wektor, załóżmy, wektor precesji sobie rysuję, muszę go narysować, bo to jest na razie jedyny wektor, który mogę sobie wyznaczyć z tych danych, które mam w zadaniu, bo ja wiem, że środek kuli to się porusza, że tak powiem, z jakąś tam, no jakąś ma wartość stałą, tak, to VA, ta jest jakąś wartością stałą. No i to jest prędkość, słuchajcie, z jaką ten środek kuli okrąża, tak, oś walca. Bo jakbyśmy to sobie spojrzeli na płaszczyźnie, jak tu mamy walec, no to ta kula, ten środek kuli kręci się dookoła tego walca. No i to właśnie to kręcenie, tak, tego środka kuli dookoła walca po tej też płaszczyźnie, tak, generuje tą prędkość precesji. I ona, słuchajcie, co do wartości, będzie równa czemu? Prędkość precesji kątowa, tak? No to jest to wartości to VA, które znamy, podzielone przez odległość, tak, tego środka kuli do osi walca, tak? Czyli O', O', A, tak? Odległość. O, taka odległość. Tą odległość, słuchajcie, możemy sobie od razu wyznaczyć, bo zobaczcie, że mamy dane A, znamy też promień R, czyli tak, tą odległość, odległość AS to jest R, a odległość S O' to jest A, więc tutaj damy po prostu, że to jest VA do A plus R. Ok? No i co? Dalej, słuchajcie, możemy sobie coś takiego zrobić, że
No mogę sobie tą omegę tutaj już narysować, bo ona gdzieś będzie leżała na tej osi, ale to do tego zaraz dojdziemy, bo teraz chcę, żebyśmy trochę popatrzyli na geometrię tego zadania, powyznaczali pewne rzeczy, które nam się później przydadzą też w szukaniu zależności pomiędzy tymi omegami geometrycznych, tak? Więc tutaj chciałem, żebyśmy na przykład tak obliczyli sobie długość tego odcinka OA. No bo to nam się na pewno przyda gdzieś w zadaniach, więc możemy sobie zobaczyć już, że popatrzmy, no, żeby obliczyć OA, co my możemy zrobić? Możemy to obliczyć, bo teraz tak, spójrzmy. Tu mamy długość R, tak? Ta długość SA to jest R. To też jest L, tak? AC, długość. Natomiast, słuchajcie, ponieważ to jest R, to jest L, a tu jest kąt prosty między nimi, no to tak, tu jest 45 stopni. Kąt. Mało tego, tu też jest 45 stopni kąt. OK? To jest dość ważne. Czyli długość SC też możemy obliczyć. To napiszmy już sobie tak, że po pierwsze, że tam SC to już jest co? Ponieważ to jest przekątna kwadratu, tak? O, gdzie długość boku jest R, no to jest R pierwiastka z 2 SC. OK? Zobaczcie, tu jest 45 stopni, czyli zielona linia, ta oś chwilowa, oś obrotu z poziomem tworzy 45 stopni. To jak popatrzymy dalej, to tu też jest 45 stopni, tak? Między tym a tym jest też 45 stopni. A zobaczcie, że tu jest 90 stopni, no to ten kąt tu też jest 45 stopni. Ale to nie koniec, bo zobaczcie, że skoro ta długość, czyli ta długość, O'S to jest A, tu jest 45 stopni, tu jest 45 stopni, to ta długość też jest A. O' też jest A. I mając to, że O' i O'A znamy, możemy obliczyć OA odległość, bo to będzie co? Stwierdzenie Pitagorasa, tak? Kwadrat tego plus kwadrat tego da nam kwadrat tego. Czyli OA do kwadratu to się równa O' do kwadratu plus O'A do kwadratu. Czyli mam, że OA to się równa pierwiastek z czego? Z A kwadrat plus A plus R kwadrat. OK? Dalej, słuchajcie, będziemy też na pewno potrzebować ten kąt taki, zobaczcie tutaj, on się nam przyda do wyznaczania zaraz omeg. Zobaczcie, tutaj ten kąt alfa. Kąt pomiędzy osią obrotu własnego, a osią, chwilową osią obrotu, tak? Ten kąt alfa, on też jest, gdzie on jest? A nie, jego już nigdzie dalej nie ma. To jest ten kąt alfa, tak? I my go musimy sobie wyznaczyć. Ale to nie jest trudne, bo zobaczcie, że mamy ten trójkąt, tu mamy długość R, mamy trójkąt OAC, tak? Z tego trójkąta sobie wyznaczymy, z trójkąta OAC sobie wyznaczymy coś. Co możemy wyznaczyć? Stwierdzenia sinusów, że co? Długość na przykład OA, tak? Do sinusa 45 stopni, czyli zobaczcie, długość OA do sinusa 45 stopni jest taka sama, czyli ta długość do sinusa kąta leżącego naprzeciwko, czyli 45 stopni, jest taka sama jak długość R, tak? Czyli odległość między AC, R, tak? Do sinusa kąta alfa, czyli mamy R do sinusa kąta alfa. I to alfa nam się przyda, zaraz zobaczycie. To stąd jakbyśmy chcieli sobie alfę wyznaczyć, to będzie co? R razy sinus 45 to jest pierwiastek z 2 przez 2, czyli mamy tak. R pierwiastka z 2 przez 2 równa się OA sinus alfa. Tak? No ale ja chcę samo alfa, a nie sinus alfa, więc co zrobię? Że po pierwsze, że mój sinus alfa to jest tak. R pierwiastka z 2 przez 2 odległość OA.
No i teraz co? Jak będę gdzieś potrzebował to alfa, to mogę zrobić, że alfa to jest równe arcus sinus r pierwiastka z 2 przez 2 oa. O. I to jest nasze alfa. I teraz do czego nam to alfa się przyda? Bo zobaczcie, że tak. Omega precesji sobie wyznaczyliśmy. Ona leży gdzieś na tej osi precesji, czyli pokrywającej się z osią walca. No i teraz tak. Prędkość VA to jest prędkość tej kuli wychodząca stąd, z tej tablicy, tak? I tak pędząca jakby do nas, nie? No to skoro to jest oś walca, VA wychodzi i pędzi tak, to kręci tak, nie? Kręci tak. No to zgodnie z regułą prawej dłoni kręci tak, że wektor tej omegi precesji jest do dołu, tak? No bo tak kręci. Więc wektor precesji jest do dołu. One wszystkie te wektory wychodzą z punktu O, z tego środka ruchu kulistego, tak? Czyli tu, że to jest jakiś wektor precesji omegi. Omega precesji. My wiemy też, że teraz, tak, jak na tej osi niebieskiej obrotu własnego gdzieś będzie leżała prędkość kątowa obrotu własnego, tak? A ta omega gdzieś na tej zielonej musi, tak? No to jak ja teraz sobie równolegle przeniosę tą oś na koniec wektora omega p, tak, no to będę miał przecięcie gdzieś, no niech będzie, że gdzieś tu, tak? Coś krzywo narysowałem. No, tak? Tu zróbmy, no, że one są równolegle do siebie. No i tak samo, zobaczcie, tu jest gdzieś ten punkt przecięcia, no to tu jakby ta omega. No to zobaczcie, że ta omega obrotu własnego jest taka właśnie w tym przypadku, tak mi wyszło. O, gdzieś dotąd. O. Omega obrotu własnego. Tak? A ta wypadkowa zielona, tak? No to jak coś zsumowaliśmy te dwie, no to mamy o tu. Oto. Omega. OK? No i teraz zobaczcie, czyli jak ten trójkąt bym sobie tu przerysował, to mam coś takiego. Omega W. Tu jest ten nasz punkt O. Tu jest O. Omega W. Na końcu omegi W mamy jakieś omega P. O. Te dwa wektory nam się zamykają tym. Omega. Tak? No i co my jeszcze wiemy, że tu jest kąt alfa. O. Między nimi. I że tu jest kąt alfa. Ale poczekajcie. Tu jest kąt alfa. I czy ja coś jeszcze muszę? Omega W. Moment, moment. A, no tak, zobaczcie, że tu jest kąt alfa, a kąt pomiędzy omegą P a omegą P, tak, jest 45 stopni, zobaczcie, tutaj. Jak tu byśmy sobie przedłużyli, tak, to mamy ten przypadek, że tu jest 45 stopni. O, i tu jest 45 stopni. OK? Czyli zobaczcie, że mogę teraz sobie napisać też stwierdzenia sinusów takiej zależności, że długość tego wektora do sinusa 45 stopni jest taka sama jak na przykład długość tego wektora do sinusa alfy, tak? Czyli mamy omega w do sinus 45 stopni jest taki sam jak omega p do sinusa alfy, a to też jest takie same jak omega, tak? Do sinusa kąta
180 stopni minus alfa plus 45 stopni. Tak? No i teraz tak, omega P znamy, no to omega W, jakbyśmy chcieli sobie wyznaczyć, to będzie omega P razy co? Sinus 45, może już inaczej to napiszę z tym pierwiastkiem. To będzie co? Pierwiastek w 2 przez 2 sinus alfa. Tak? A tu, że omega to będzie omega P. Omega P. I teraz tu będzie tak, sinus 180 stopni minus alfa plus 45 stopni podzielone przez sinus alfa. Czyli omegi wyznaczyliśmy, tak? Mało tego, zobaczcie, że to też jest przypadek precesji regularnej, bo prędkość kątowa obrotu własnego jest wartością stałą. Kąt alfa się nie zmienia w czasie ruchu, tak? Jest cały czas stały, bo położenie środka kuli jest stałe i oś, że tak powiem, chwilowa też jest zawsze stała, bo ten styk punktu S i C jest taki sam cały czas, tak? Więc tutaj nam się nie zmieni to położenie geometryczne i względem siebie. No i dalej patrząc, omega precesji też jest stała, bo zobaczcie, prędkość VA jest stała, a A plus R w czasie też są stałe. Promień kuli ani walca się nie zmienia. Więc to jest też przypadek precesji regularnej, bo jeszcze kąt nutacji, czyli kąt pomiędzy osią obrotu własnego a osią precesji też się nie zmienia. Ten tutaj duży kąt, tak, równy 45 stopni plus alfa też nam się nie zmienia, tak? Ten kąt jest stały w czasie. Ten kąt jest stały w czasie. Więc mamy tutaj, tak jak mówię, przypadek precesji regularnej. No więc wyznaczyliśmy sobie omegę. No i teraz, mając tą omegę, możemy sobie wyznaczyć prędkość tego punktu B, tak? Jak to zrobimy? Ano, poprowadzimy sobie prostą prostopadłą od chwilowej osi obrotu do punktu B, tak? I już, uwaga, prowadzimy. Nawet nie, bo zobaczcie, źle poprowadziłem, przepraszam, nie trafiłem, bo ta długość, no ten punkt styku i to jest, może tak zrobię, o. I tu jest kąt prosty, tak, między tymi. A ta długość, zobaczcie, no to jest ta długość, jest temu samą równa co SC, tak? SC to jest, o, mogę tak napisać, że SC i SB. To są te same, czyli E pierwiastka z dwóch. No to co, to ta prędkość, słuchajcie, ta prędkość jest równa czemu? Punktu B, VB jest równa omega razy SB, a to się równa omega razy R pierwiastka z dwóch, tak? Prędkość tego punktu B. I jak ta prędkość jest skierowana? Ano, jak omega jest tak, no to prędkość będzie zgodnie z... Jak? W tę stronę. Będzie wychodziła z punktu. Tak? O tak będzie. Prędkość B. Punkt VB. No dobrze, to prędkości mamy. No to teraz czas na przyspieszenia. No dobrze, to teraz przechodzimy do przyspieszeń. Tak jak już wcześniej mówiłem, mamy dwa przyspieszenia w ruchu kulistym. Obrotowe i deosiowe, tak? I suma tych dwóch przyspieszeń daje nam to przyspieszenie całkowite. Czyli to przyspieszenie całkowite to jest P równe P1, tak? Plus P2. Przyspieszenie obrotowe i deosiowe. No to tak, przyspieszenie deosiowe, obrotowe, tak, P1, no to jest równe epsilon razy pewna odległość. Skoro my liczymy sobie punkt B, tak, no to u nas, słuchajcie, jak przeliczymy przyspieszenie, to tu możemy dopisać punktu B, tak, przyspieszenie obrotowe punktu B to będzie epsilon razy wektor, słuchajcie, z środka ruchu kulistego do tego punktu B. Oj,
Trochę krzywo, momencik. Poprawimy się. O tak, tak? Taka odległość. O, wypisał mi się mazak. Moment, moment. O, tak? Ta odległość, o. Czyli, tu możemy nawet postawić, tak, strzałeczkę, bo to ma być wektor. Czyli odległość OB, wektor OB. OK? No to tak. Żeby to obliczyć, to musimy tak zobaczyć, jak jest położony wektor przyspieszenia kątowego, chwilowego. No, przyspieszenie kątowe chwilowe to jest definiowane jako omega, teraz żebym nie pokręcił, omega precesji, tak, razy omega obrotu własnego. Czyli zobaczcie, że tak, omega precesji jest skierowana w dół, omega obrotu własnego jest tak, mnożymy omega precesji razy omega w. Palce idą na omega precesji, po mniejszym kącie ma nam się opuścić na omega w, tak? No to idąc po tym małym kącie, hop, to wektor epsilona jest prostopadły do tablicy, tak jak kciuk pokazuje, tak? W tę stronę, tak jest, w tym punkcie O, nie? Czyli on wychodzi z punktu O, jest prostopadle do tablicy i wychodzi z punktu O epsilon. To jest jedna rzecz. A co do wartości, ten epsilon jest równy ile? Epsilon równa się co? Omega P, omega W razy kąt między tymi dwoma wektorami. A kąt między tymi dwoma wektorami to jest 45 stopni plus alfa, tak? Właśnie, między tymi dwoma wektorami odtąd dotąd, 45 plus alfa. Sinus 45 stopni plus alfa. OK? No to długość tego wektora już znamy. Wiemy, że on jest tak położony, tak? I długość jego już znamy. No to teraz patrzymy dalej. Tu jest epsilon razy wektorowo OB. To możemy narysować, jak wygląda to przyspieszenie P1B w przestrzeni, bo to jest, zobaczcie, mamy tak. Tak jest wektor epsilona, tak jest wektor OB. No to teraz ja mnożę epsilon razy OB, to epsilon ma mi zachodzić na OB, to prawa dwa mi pokazuje, że ten wektor jest do góry. Prostopadły do obu tych wektorów, czyli prostopadły do tego i do tego, czyli on będzie tak pokazywał, nie? Zgodnie z kciukiem, tak się obraca, bo epsilon zachodzi na OB, tak? Jest tak. Czyli to przyspieszenie P1B, ono jest tak skierowane. P1B. Prostopadły do tego. No i do epsilona też, który jest tak. OK? A co do wartości jest różne czemu? P, może czarny będę pisał. P1B równa się epsilon razy długość OB razy sinus kąta między epsilonem a OB. A jaki jest sinus tego kąta? Jaki tam jest kąt? Jak OB jest tak, a epsilon jest tak, to kąt między nimi jest 90 stopni. Czyli tu 90 stopni. A to się równa co? Epsilon razy długość OB. Słuchajcie, możemy sobie obliczyć. Jak możemy sobie obliczyć OB? Z takiego trójkąta możemy obliczyć długość OB. Taki trójkąt. Zobaczcie, OB. I tutaj będziemy mieli kąt prosty, no bo ten wcześniej, co tu jak mieliśmy, jak liczyliśmy prędkość, słuchajcie, no to ta odległość SB to jest prostopadła, tak? Do tego, więc tu mamy trójkąt prosty, prostokątny. Mamy trójkąt prostokątny, gdzie to jest jedna długość. To jest druga długość, tak, przy prostokątnej, a to jest przeciwprostokątna, to OB, czyli OB do kwadratu, to się równa SB do kwadratu plus SO do kwadratu, tak? No a OB w takim razie pierwiastek z SB to jest co? SB to jest jakby przeciw, to jest to jest ten.
jak tu mamy r i tu mamy r, przekątna kwadratu, czyli r pierwiastka z dwóch. R pierwiastka z dwóch do kwadratu plus SO. SO też jest przekątną kwadratu o boku A, czyli jest A pierwiastka z dwóch. O, tak? No więc, tutaj już to mamy, tak? Możemy napisać, że tu razy, no ta odległość OB, nie będę tego przepisywał, tak? A sinus 90 to jest 1. O. I tak jest to skierowane. No to teraz mamy przyspieszenie obrotowe, to jeszcze nam zostaje doosiowe, to drugie. P2B, tak? No to jest wektorowo omega, tak? Razy V tego punktu B, który obliczyliśmy. Ok? Wektorowo. To jakbyśmy chcieli narysować, jak ten wektor w przestrzeni tu wygląda, to co? Zobaczcie, że już mi się skówki pomyliły, ale to nic. Zobaczcie, że tak. Wektor prędkości VB mieliśmy tak skierowany, wychodził z tablicy, tak samo jak to VA, tak? Więc tak, wychodzi z tablicy. Prędkość, słuchajcie, omegi jest tak, w płaszczyźnie, nie? Czyli jest tak w płaszczyźnie, przenosimy. Może tak zrobię. VA, VB, omega, tak? Mnożę omega przez VB, czyli moje palce to jest omega i ma zachodzić na VB, tak? Czyli mam tak i to ma zachodzić. To wektor, wektor iloczynu, tak? Wektorowego tych dwóch wektorów, czyli to nasze przyspieszenie doosiowe, tak? No to jest jakie? Kierowany jest w tę stronę, tak? Zgodnie po tej linii, tak? Łączącej chwilową oś obrotu z punktem B tę stronę, tak? Więc tu macie, o tak jest, to doosiowe. Prostopadle do tych dwóch wektorów, do VB, tak? I do tej omegi, którą tu mamy, tak? I to jest ten wektor wypadkowy P2B. Przyspieszenie doosiowe. Co do wartości, ono tu jest, albo możemy sobie teraz, jak, no możemy to napisać, że to jest tak, no bo jaki jest kąt pomiędzy nimi, zobaczcie, na dwa sposoby możemy to obliczyć. Tu jest VB takie, omega jest taka, no to kąt między nimi jest 90 stopni. No to możemy sobie napisać, że tak, V2B to jest tak, omega razy VB, tak? My wiemy, że ten tutaj jest sinus 90 stopni, tak? Bo tak jest VB, tak jest omega, no to między nimi jest 90 stopni, więc to sobie pomijamy. VB mieliśmy, że to było co? Że to było omega razy ta odległość, tak? Czyli r pierwiastka w dwóch. No to wpiszmy omega razy omega r pierwiastka z dwóch, tak? To da nam co? Omega kwadrat r pierwiastka z dwóch, tak? Albo możemy to sobie napisać inaczej od razu, że P2B to jest omega kwadrat razy odległość, tak, tego punktu do chwilowej osi obrotu, czyli SB, tak, odległość, a to jest co? Omega kwadrat razy też R pierwiastka z dwóch. W ten sposób, tak? No i oczywiście w tym przypadku ten wypadkowy wektor PB, no to by była suma tych dwóch wektorów, tak? O, tutaj. P2B. Ok? No, mam nadzieję, że to troszkę coś Wam może rozjaśni, jak tam w tym ruchu kulistym się dzieją rzeczy. No dobrze, to teraz na koniec zrobimy sobie takie zadanie z ruchu kulistego, ale nie z kinematyki, a troszkę z dynamiki, słuchajcie, bo widzicie ten ruch kulisty, kinematyka, to jeżeli chodzi o dynamikę, czyli tam, gdzie się pojawiają jakieś siły, momenty sił i takie rzeczy, tak, no to trzeba mieć na uwadze, że najczęściej ten temat dynamiki ruchu kulistego jest połączony z tak zwanymi zjawiskami żyroskopowymi. O co chodzi? Słuchajcie, żyroskop to jest taki element, który się bardzo szybko obraca. Najczęściej to są na przykład
dysk. O, jakbyśmy wzięli sobie taki dysk, tak, szybko obrotowy, jakiś, on by się obracał dookoła swojej osi. Czy jakiś tam wałek, coś takiego, nie? I teraz, jeżeli on się bardzo szybko obraca, słuchajcie, dookoła jakiejś tam osi obrotu własnego i my nagle będziemy chcieli zmienić położenie tej osi obrotu, to poczujemy tak zwany, taki opór poczujemy, tak, w chwili, kiedy my będziemy chcieli to przestawić. I ten opór będzie tym większy, im my szybciej będziemy chcieli to przez tą oś tego obrotu własnego zmienić, tego ciała. No i też będzie to o tyle większe, o ile tam to będzie też zależało od masy tego i tak dalej, tak? Ale taki układ będzie generował pewien moment, który będzie chciał przeciwdziałać temu momentowi, który zmienia położenie tej osi obrotu własnego. No i takie coś możecie też na przykład samemu to poczuć, kiedy, no nie wiem, jak w lato sobie odpalicie wiatrak, tak? I unieruchomicie go, że on się nie obraca, tylko uruchomicie wiatrak, on sobie się kręci, tak? I wy teraz będziecie chcieli, zobaczcie, jaka jest różnica, kiedy wy będziecie chcieli zmienić położenie tej płaszczyzny wirowania tego wiatraka, tak? Kiedy on jest wyłączony, a kiedy on jest włączony, spróbujcie przekręcić to. Tej płaszczyzny, jak on sobie tak wiruje, to spróbujcie tą płaszczyznę mu zmienić wirowania, tak? W którą stronę poczujecie, że im szybciej będziecie chcieli zmienić tą płaszczyznę wirowania, tym większy taki moment, to się nazywa moment żyroskopowy powstanie, który będzie chciał przeciwdziałać temu, tej zmianie tej płaszczyzny wirowania właśnie, tak? Tak samo jak na przykład rowerem jedziecie, tak? Im szybciej jedziecie rowerem, tym trudniej jest wam skręcać koła. Znaczy to jedno koło, tak? O kierownicę. Dlatego, że koło, tak, zaczyna być żyroskopem, czyli tym elementem szybko obracającym się, tak, i ten moment żyroskopowy, im wy szybciej będziecie chcieli skręcić, on też zależy po pierwsze od tego, jak szybko chcecie skręcić, a po drugie od tej prędkości tego wirowania też koła, tak, i od momentu też bezwładności. No teraz zobaczycie tego koła względem osi obrotu własnego. Ten moment wtedy powstanie, tak. Tak samo jest na przykład, jak samoloty leciały i miały śmigło z przodu, tak? To też trzeba było uwzględniać przy skręcaniu, że będą powstawały dodatkowe siły, takie dynamiczne, te od tych zjawisk żyroskopowych, tam gdzieś w łożyskach, kiedy ten samolot będzie miał zmienić, że tak powiem, kierunek lotu, tak? Bo się będzie zmieniała płaszczyzna wirowania tych śmigieł, no, tak? No właśnie, także to możecie poczuć w motocyklach też, tak? Dlaczego na przykład im szybciej ktoś motocyklem jedzie, tym trudniej będzie mu skręcić, tak? Może sobie wtedy puścić też kierownicę i przy dużej prędkości, tak? Ten efekt żyroskopowy będzie się starał utrzymać tą, że tak powiem, kierownicę i płaszczyznę wirowania koła, tak? W cały czas tej samej, tak? Więc jakieś tam drobne zakłócenia tego nie wprowadzam od razu, że ten motocykl się wyrzuci, bo te momenty żyroskopowe będą przeciwdziałały temu, tak? No to jest ten moment żyroskopowy, on jest związany z ruchem kulistym, tak? No bo wiecie, mamy płaszczyznę wirowania swoją, tak? I oś obrotu własnego, ale kiedy dochodzi nam druga prędkość, która chce zmienić, tak? Druga taka prędkość, która chce zmienić tą płaszczyznę wirowania, tak? No to już zaczyna się pojawiać ruch kulisty gdzieś, tak? No i teraz słuchajcie, takie zadanie wam dzisiaj pokażę, jeżeli chodzi tam taki wzór, zaraz sobie zastosujemy, który będzie z tak zwanej przybliżonej teorii zjawisk żyroskopowych. Jego sobie gdzieś tam w książkach możecie znaleźć, ale to jest takie przykładowe zadanie, żeby zobaczyć, gdzie ta dynamika gdzieś tu wchodzi w tym ruchu kulistym. Wyobraźcie sobie, że mamy coś takiego, tak zwany właśnie wał młyna biegunowego. Kiedyś były takie młyny i tutaj one się obracały, tak, ten wał, tu gdzieś były jakieś tam muły, one sobie to pchały, takie wielkie koło i tam w środku było takie, zapomniałem jak to się nazywa, ale tam mieliło ziarno, tak, na mąkę. I słuchajcie, mamy takie, no nawet, czy możecie sobie wyobrazić, że to jest jakieś coś innego, no po prostu koło, tak, które tu jest w przegubie zamocowane na jakiejś osi, tak, i ono się kręci dookoła tej osi, po prostu tak obtacza, tak, dookoła tej osi. No i teraz mamy tak, że ono się obraca z prędkością omega 0. Ta prędkość omega 0, to ja od razu mogę napisać, że to jest prędkość kątowa precesji tego koła, tak?
I ten wektor tej prędkości kątowej precesji, jak jest skierowany? Zobaczcie, że to tak co obraca, więc tu jest nasz środek ruchu kulistego, zobaczcie, że to jest ten nasz przegub. Tak, więc tu wychodzi stąd ta omega, no i ona idzie do góry. Tak? Tak narysowałem to, mam taką narysowaną. Omega precesji. Zobaczcie, że w tym przypadku, gdzie będzie nasza chwilowa oś obrotu? Ano na styku, tak? Tu mamy nasz środek ruchu kulistego, tu jest to O. Tak? No to tu jest prędkość równa 0 i na styku, tak? Tego koła z podłożem jest prędkość równa 0, czyli tu jest nasza chwilowa oś obrotu. O. Tak, tu jest to C. I o co tu teraz chodzi? O co nas pytają? Otóż nas pytają, że jak to koło tak się toczy z taką prędkością kątową, prędkością, może inaczej, precesji omega p równą omega 0, o. Może ja to, poczekajcie, jeszcze trochę zmniejszę, troszkę mniejsze, o, narysujmy, że to jest omega precesji, o, równe ta omega 0, które tam jest w danych, o, co do wartości. I ta prędkość jest stała, tak? To omega co do wartości jest stała. I co my teraz mamy wyznaczyć, słuchajcie? Jak to się tak rusza, to my mamy wyznaczyć w trakcie tego toczenia się koła, jaka jest reakcja koła na podłoże. Czyli jaką siłą to koło działa na podłoże. I teraz, logicznie, jak każdy by tak logicznie, no tak nie do końca logicznie, ale tak na pierwszy rzut oka, to ktoś mógłby powiedzieć, że no ta reakcja, ta siła reakcji, no to będzie po prostu ciężar tego koła, nie? Którym to naciska. Ale nie do końca właśnie. Nie do końca właśnie, słuchajcie. Tak by było, gdyby to koło poruszało się po linii prostej. Tak po prostu jechało. Ale kiedy to koło zaczyna jechać, zaczyna skręcać, tak, zmieniać zaczyna płaszczyznę swojego wirowania, to tu powstaje jeszcze do tego, będzie do tego ciężaru tego koła dodany pewien czynnik dynamiczny pochodzący ze zjawiska żyroskopowego. Także trzeba mieć na uwadze, że na przykład jak jedziemy sobie samochodem i ciągniemy przyczepkę i wchodzimy w zakręt, tak, to na koła tej przyczepki, tak, będą działały też momenty żyroskopowe. Nie tylko pochodzące od ciężaru tej przyczepki, tak, ale też od tego, jak szybko ta przyczepka, że tak powiem, te koła jadą, tak, i też jak szybko my skręcamy, że tak powiem, jak szybko ten ruch pokonujemy. I zaraz zobaczycie, że tutaj ta reakcja będzie miała ten taki człon dynamiczny też, tak, nie tylko ten taki statyczny oddziałania cały czas siły ciężkości, ale też od dynamiki tego układu. No i teraz zobaczcie, że tak, dzień dobry. Zobaczcie, że tak, że tu jest ta chwilowa oś obrotu. Oś obrotu. No i tak, tu mamy omegę precesji. No to wy tam wiecie też, że musi być jakaś, jak jest omega precesji, to musi być też omega obrotu własnego. No tutaj nasza oś obrotu własnego pokrywa się z osią tego koła, tak? Bo to koło się obraca tak dookoła tej swojej osi. Tu się tak jak wcześniej z tym walcem i kulą nic tu nie mamy dwóch punktów styku, tu jest tylko jeden. I to koło nam się obraca dookoła tej osi. Więc omega precesji, więc omega obrotu własnego, słuchajcie, no będzie jaka? Zobaczcie, że tak, tu jest środek tego koła, no to na skutek działania tej omegi precesji takiej, to koło jak chce jechać? Jak to jest tak? Tak jest omega, tak? Omega jest tak, ta omega chce kręcić w tę stronę i chce tak obracać, tak? Tak chce obracać. Więc ta prędkość z koła, no jest taka, tak? Więc wchodzi nam, tak? W tablicę. Czyli mamy, o tak, wchodzi nam wektor prędkości tutaj tego środka koła, tak? Wchodzi. No więc jak on tu wchodzi, jakbyśmy sobie to koło narysowali, od boku patrzyli, o, od boku patrzyli, no to mamy to koło, tak, tu jest podłoże, tu jest punkt C,
Tak, tu jest środek i to nam wchodzi. To załóżmy, no tak chce, tak? To jest to V tego środka, o. Dobra? Czyli chce nam obracać, o, tak będzie omega obrotu własnego. No i ta omega obrotu własnego będzie to koło chciało nam obracać w tę stronę, tak? Tak. Ok? Bo ten wektor, no tam wchodzi, więc obraca nam w tę stronę, więc omega jest jaka, jak chce tak obracać? W tę stronę skierowana, obrotu własnego. Ok? O tak, jest omega obrotu własnego. No dobra. Teraz słuchajcie, przydadzą nam się też pewne zależności geometryczne tutaj, bo zobaczcie, że tak. Chcemy sobie znaleźć, jakie jest powiązanie pomiędzy omegą precesji a omegą obrotu własnego. No to wy wiecie też, że tutaj by wypadkowa tych dwóch, nie? To by była omega, o, leżąca na tej osi, tak? No, ale my chcemy powiązać sobie to jedno z drugim, tak? Tu jest ta długość, to jest równa omega w, tak? Ta długość. No więc teraz tak, co my tu możemy znaleźć, że tu mam jakiś kąt alfa i tu mam jakiś kąt alfa, nie? Ten kąt alfa możemy znaleźć, bo mamy podaną długość, słuchajcie, tej osi, na jakiej jest zaczepione to koło, jako L. I mamy podany promień tego koła R. O, R. Tak? Czyli tu jest L, tu jest R, a tu jest kąt alfa. Kąt alfa możemy sobie wyznaczyć, nie? No bo to w tangensa, to tu jest R, L, tak? Tu jest alfa, to alfa też jest, załóżmy, jak tu jest alfa, tu jest, a dobra, dajmy tu beta, o, i tu beta jeszcze dajmy, tak, o, to kąt beta sobie wyznaczmy, no one są powiązane ze sobą. Wyznaczmy kąt beta, że to jest tangens beta, to jest co? To jest... R do L, tak? R do L. No i dobra, to teraz zobaczcie, że ten beta, no to jest też tu, o, to jest ten beta. No to to jest ta omega precesji. No dobra, to w tę stronę, tak jest trochę łatwiej. Chociaż to nie ma znaczenia, bo tu jest też R, a tu jest L. A tu jest L, tak? Więc no to jest, o, to tangens alfa to jest L do R, tak? O, w tę stronę, tak? Tangens alfa tu jest L, tu jest R, no to jest L do R. W tę stronę też można. No. Ale zobaczmy teraz, że mamy taki trójkącik z takich tych naszych omeg, że tu jest omega P, tak? Tu jest omega W. No i co my tu mamy za kąt beta, tak? O. To jak możemy powiązać jaką funkcją? No też na przykład tangensem, tak? Że tangens beta to jest co? Omega P precesji do omega W, tak? No, a tangens beta z drugiej strony wiemy, że jest R do L. R do L. No to omega W obrotu własnego to jest po prostu co? To i robimy tak, omega P to byśmy przemnożyli, później dzielimy, czyli mnożymy przez odwrotność, to mamy L do R. Tak? No i zobaczcie, że tu też jest przypadek precesji regularnej, bo to są stałe wartości, tak? Omega P, omega W i kąt między nimi też się nie zmienia, ten kąt nutacji, tak? Także on też jest stały. No i teraz spójrzmy dalej sobie, że jak mamy to omega W, omega P, to teraz tak, powiedziałem o przybliżonej teorii zjawisk żyroskopowych. Przybliżona teoria zjawisk żyroskopowych to jest... Wtedy z niej można korzystać z takich uproszczonych wzorów, kiedy mamy taką zależność, że ta omega precesji, stosunek omegi precesji do omegi obrotu własnego, to jest dużo mniejszy niż 1. Tak? No w tym przypadku możemy sobie tak założyć. Ja tutaj zobaczcie, że to w zależności od wymiarów tych geometrycznych tego układu możemy tak zrobić, że omega precesji będzie bardzo mała, a omega w będzie rosła. Tak? No i załóżmy sobie, że tak jest.
gdyż taki mamy dość łatwy wzór wtedy na ten moment żyroskopowy, który powstaje, tak? Bo zobaczcie, że tak, tu mamy tą siłę R, tu jeszcze na środek tego układu działa nam, tak jak mówiliśmy, siła grawitacji mg, tak? Masa tego koła razy g. Pomijamy tutaj, słuchajcie, masę tej osi w tym zadaniu. Pomijamy masę tej osi. No i teraz teoria jeszcze mówi jedną rzecz, że ten moment żyroskopowy generowany na skutek tej zmiany płaszczyzny wirowania to jest równy tak, ja go napiszę jako takie mz po prostu, moment żyroskopowy, że on jest równy wektor, bo moment to jest też wektor, tak? Że ten wektor to jest równy, słuchajcie, momentowi bezwładności tego elementu wirującego, tak? Do moment bezwładności dookoła osi obrotu własnego, czyli ja napiszę IW, czyli moment bezwładności tego naszego koła względem osi wirowania, tak, własnej, osi obrotu własnego. I teraz jest razy prędkość obrotu własnego kątowa wektorowo z prędkością precesji. Ok. To mamy, tak? No i teraz zobaczcie, że tak, popatrzmy, jak ten moment żyroskopowy jest skierowany, ten jego wektor. Otóż omega w razy omega p. Jak mamy skierowane omega w razy omega p? Omega p jest do góry, omega w jest tak. Co zachodzi na co? Omega w zachodzi na omega p, tak? Omega w ma zachodzić na omega p. Prawa dłoń. Palce są, pokrywają się z omega w i zachodzić mają na omega p, tak? To kciuk pokazuje, że wektor ten mz jest prostopadny, tak? Do tablicy. Prostopadny do tablicy. W tę stronę, tak? W tę stronę prostopadny do tablicy. A taki wektor momentu sił, to jak siłę będzie generował jakąś? Jak siłę będzie generował? Ano w ten sposób, tak? Jak to jest wektor momentu, który jest tak skierowany, tak? To on będzie tak siły generował. Też zgodnie z zasadą prawej dłoni, tak? Więc ten moment, on chce nam obracać tym jakby kołem tę stronę. MZ. Tak, ten żyroskopowy moment. Tak? Czyli taki moment nam się pojawia w tym naszym układzie na skutek tego, że to koło wirujące chce zmienić swoją płaszczyznę wirowania, tak? Bo się zaczyna toczyć, tak? Po podłożu, tak? A jest uwiązane w tym środku ruchu kulistego, tak? To powstaje nam taki moment, który jest, no jego kierunek wyznaczyliśmy z iloczynu wektorowego, a co do wartości jest równy ile? Ano mz równa się moment bezwładności tego koła dookoła osi obrotu własnego, no to jest co? Koło ma masę m, tak? Promień r, no to r kwadrat przez 2, to zmarzę, tak? To jest moment bezwładności. Teraz omega w to jest omega p razy l przez r, omega p razy l przez r, razy omega p, razy sinus kąta pomiędzy omega w a omega p jest ile? 90 stopni, tak? 90 stopni. No to mz, czyli ten moment żyroskopowy, jaki powstaje, jest równy ile? mr kwadrat przez 2 omega p kwadrat l przez r, tak? Sinus 90 jest 1, no to to się sprowadza do mRL przez 2 omega p kwadrat. Tak? No, ale to jeszcze nie wszystko, bo teraz zobaczcie, że to jest tylko moment, tak? Żyroskopowy na razie, a jeszcze tu mamy te dwie siły. No to zobaczcie, że ten układ, napiszmy sobie sumę momentów względem tego środka ruchu kulistego. Czyli piszę, tak jak w statyce, suma momentów względem tego punktu O, mam co? Moment mz z minusem, tak?
no bo jest też do tablicy. Jakby był od tablicy, to by kręcił przeciwnie do wskazówek zegara, to by był z plusem. A tu sobie założę, że jest z minusem, bo jest do tablicy wchodzi. MZ z minusem. Potem co jeszcze nam generuje momenty? Siła MG w tę samą stronę chce obracać co MZ, więc też jest z minusem. Minus MG na jakim ramieniu? Na ramieniu L do punktu O. I siła R jak chce obracać? Ano ona chce już dawać moment przeciwny do tych dwóch wcześniejszych, więc będzie z plusem. Też na ramieniu L, tak? I to się równa 0. To teraz zobaczcie co. Ja chcę obliczyć R, to będę miał, że R, że R to jest co? MZ podzielone przez L plus MG plus MG, tak? No to zobaczcie, że R, siła reakcji na podłoże, tak? Podłoża na to koło, to wynosi co? MZ mamy tu. MR, L nam się skróci przez 2 omega P kwadrat plus MG. Czyli zobaczcie, że ta siła reakcji zależy nie tylko od siły ciężkości, ale też od pewnej siły powstającej, siły dynamicznej powstającej na skutek zmiany płaszczyzny wirowania, tak? I ona jest zależna od omegi precesji. Przy precesji regularnej tutaj, tak? No właśnie, i teraz ja mówiłem, ta przybliżona teoria zjawisk żyroskopowych, to kiedy mamy coś takiego, to po prostu mamy taki łatwy wzór tutaj, tak? Tego na ten moment żyroskopowy, który powstaje. Natomiast gdybyśmy nie mieli tego stosunku omegi P do omegi W, no to jest troszkę dłuższy ten wzór, taki bardziej skomplikowany, ale to w książkach możecie sobie znaleźć, poszukać, poczytać o tych zjawiskach żyroskopowych, bo one gdzieś tam się często w życiu nam pojawiają, tak? Nawet o tym nie wiemy i no nawet tak jak mówię, w takim kole zawsze można by tylko pomyśleć, że ta siła reakcji to jest MG, a się okazuje, że nie tylko, bo powstaje jeszcze ten moment, jeszcze ta reakcja dynamiczna od momentu żyroskopowego, tak? No to jest takie zadanie z dynamiki trochę ruchu kulistego, także no to taka ciekawostka. To dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia kiedyś tam.